Czystość w przejściach podziemnych, na osiedlu stałym oraz na Leopoldzie jest dla mieszkańców skandaliczna. Na skrzynkę mailową naszej redakcji dostaliśmy wiadomość od mieszkanki Jaworzna, pani Alicji, która prosi o naświetlanie problemu czystości przejścia podziemnego na osiedlu stałym oraz dwóch przejść na Leopoldzie. Na załączonych przez nią zdjęciach widać, że porządku czystości ciężko jest uświadczyć. Mieszkańcy osiedla także to zauważają, a nas dziwi, że akurat to przejście jest tak zaniedbane, gdyż w końcu jest ono monitorowane. Dla mnie jest brudno. A kto to ma sprzątać? Służby miejskie są tylko po to, żeby były. Jak ja tu widzę, bo tu mieszkam dali, tu w tym hotelu, jak oni czyszczą te trawniki z tych liści, z tego wszystkiego, normalnie dostaję paraliżu. Brudno, bo jest, to powinno być pozamiatane, nawet jeżeli nie myte. No ale nie wiem, kto to za to odpowiada. Jest dobra rzecz, no troszkę zaniedbane, no co pan, co wie pan, no bo widać, nie? No. Bardzo brudno, nieprzyjemnie. Tu jest tylu bezdomnych, no, oni po prostu piją, tam sikają, wymiotują. Ciut lepiej sprawa się ma na Leopoldzie, jednakże i tam nie zaszkodziłoby, gdyby służby miejskie od czasu do czasu zadbały o tę przestrzeń publiczną, szczególnie na przejściu przy Starym Manhattanie. No powiem tak, nie jest za czysto i ktoś się powinien tym zająć na pewno. No proszę pana, nie zawsze jest czysto, bym powiedziała, zwłaszcza po jakichś burzach, ulewnych deszczach. Woda się tutaj z góry spływa i nanosi dużo takich nieczystości. Także, no i rzadko tutaj koszą te trawy. Nie, no nie, nie jest czysto. Na przejściu przy szkole podstawowej numer 7 jest najczyściej spośród tych trzech przejść i mieszkańcy też to zauważają. Nie najgorzej. Bo już gorzej było. Jest, powiedzmy, no tak średnio, bo w sumie, no można by było tutaj troszeczkę, że tak powiem, oczyścić to miejsce. Czy w przyszłości uda się sprawić, że ta część wspólna życia publicznego mieszkańców Jaworzna będzie czysta, a przejście przez nią będzie przyjemnością? Na tę odpowiedź przyjdzie nam poczekać. Przypominamy także, że za przejścia podziemne w naszym mieście odpowiada Miejski Zarząd Drugi Mostów.